Cholera jasna, ale mi tam wiercą. Witam w kolejnym odcinku z serii Versus. Dzisiaj porównamy sobie dwa niszczyciele czołgów z mego poziomu. Pierwszy z nich to niemiecki RHM Borsig Waffentrager, czyli po prostu Borsuk, a drugi to mój chyba ulubiony Tedek z mego poziomu, Charioteer. Kurna, no przestańcie wiercić się, tu nagrywam. Dobra, w każdym razie trzeba powiedzieć jedno. Porównanie to ma według mnie bardzo duży sens. Oba te pojazdy wyróżniają się posiadaniem wieży, co raczej nie jest takie normalne na TDK-u. Co więcej, mają wyśmienite działa. Jakie są wady, bo nie można mieć samych zalet oczywiście. Bardzo mało HP oraz niewielki pancerz, także to już wiadomo na sam start. Zacznijmy sobie oczywiście od parametrów, statystyk, także zapraszam na pulpit. Po lewej stronie mamy Borsuka, po prawej Charioteera. Jeśli chodzi o armatę na niemieckim TDK-u, to wybrałem tutaj 128. Co by nie mówić, wydaje mi się, że to działo jest po prostu lepsze, także to je będę brał tutaj pod uwagę. Natomiast 150 również nie jest zła, tylko ona wymaga już naprawdę sporej ilości złotej amunicji. Jeśli chodzi o cenę, to widzimy, że minimalnie tańszy jest Borsuk, kosztuje 2 400 000 kredytów. Ma również zaletę w postaci minimalnie większej liczby HP. Natomiast jeśli chodzi o mobilność, to tutaj jest ogromna przepaść. Charioteer jeździ dużo lepiej, maksymalna prędkość to 52 km na godzinę, w Borsuku mamy zaledwie 35 max speed. Jeśli chodzi o masę, to zauważalnie cięższy jest Charioteer, natomiast nie przejmowałbym się aż tak bardzo tą wartością, dlatego że silnik jest tutaj dużo lepszy i zaraz zobaczycie sami, jaka jest moc na tonę, natomiast oba pojazdy mają tylko 4 załogantów, co wydaje mi się jest zaletą. No i tutaj pancerz, prawda? Mówiłem o tym, że oba pojazdy niewiele odbijają i faktycznie tak jest, natomiast jeśli już otrzymamy trafienie od arty, to na pewno większą szansę na przeżycie będzie miał Charioteer, tak samo Charioteera raczej nie załatwią pierwsze tiery. Borsuka, wiadomo, da się, 8 pancerza z tyłu robi swoje. No i teraz przechodzimy do mobilności. Zauważmy, że moc na tonę w Borsuku to ledwo ponad 11 koni. W Charioteerze jest to ponad 21, także ogromna przepaść. Mimo to prędkość obrotu kadłuba lepsza jest o 2 stopnie w niemieckim pojeździe. Jeśli chodzi o opory dla gruntu, to tutaj dochodzi do kolejnej śmiesznej rzeczy. Opory są dużo mniejsze w Charioteerze, także kolejna zaleta Brytola. Jeśli chodzi o wieżę, to lepszy zasięg widzenia oferuje Brytol 370 do 360 metrów i teraz przechodzimy do uzbrojenia. Porównujemy tutaj dwa naprawdę różne działa, kaliber 128 mm w Borsuku i 105 mm w Charioteerze. Jeśli chodzi o podstawową amunicję, to lepiej tutaj z uszkodzeniami w Borsuku, natomiast penetracja jest zauważalnie gorsza. Natomiast jeśli patrzymy na drugą amunicję, to Borsuk będzie miał lepszą penetrację, bo aż 311, natomiast Charioteer zaoferuje nam dużo większe uszkodzenia, bo zamiast 390, 480. To wszystko jednak kosztem oczywiście penetracji, która zauważalnie spada. Jeśli chodzi o pozostałe parametry armaty, to mamy szybciej latające pociski w Charioteerze, prawie 1500 metrów na sekundę. No i wydaje mi się podobne uszkodzenia minutę, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że czasami będziemy walili ze złota w Charioteerze, a to nam zwiększy uszkodzenie na minutę. Co więcej, czas przeładowania jest podobny, 11,5 sekundy przeładowania w Borsuku i ledwo ponad 10 sekund w Brytolu. Celność jest identyczna, czas celowania podobny i to tyle jeśli chodzi o te parametry. Przechodzimy teraz do bitwy, zaczniemy od Charioteera. No to co, lecimy z koksem. Mapa Legville, tryb bitwa standardowa i losowanie z ósemkami. Nie ma arterii, więc było to święto lasu. Jeśli chodzi o mój pomysł na grę, to wiedziałem jedno. Takim pojazdem zawsze warto ustawić na środku, jeśli jest chociaż jeden odważny czołg średni, lekki, który pojedzie na środek, bo teraz da się tam spokojnie sporo wytrwać, szczególnie kiedy otrzyma się wsparcie, a ja takie wsparcie mogę sojusznikowi zapewnić. Napisałem tutaj prośbę, aby ktoś pojechał na środek, ale niestety oprócz TDK-ów nikt się na to nie odważył, także uszkodzeń tutaj raczej nie będzie.
No i to pewnie było sporym zaskoczeniem dla przeciwników, bo zazwyczaj powinni oberwać chociaż 2-3 strzały na przyjeździe, prawda? W każdym razie chcę powiedzieć, że Cherutira pokazywałem wiele razy, szczególnie też ostatnio wstrzymy sobie randomkę i widzieliście, że gra mi się nim dobrze, tak? Lubię ten czołg, on chyba też mnie lubi i wymaga on na pewno jednej ważnej rzeczy, czyli znajomości map. Dlatego, że tak jak Borsukiem, możemy się po prostu ustawić z tyłu i strzelać w to, co się pojawia, tak jednak tym pojazdem musimy ciągle się przemieszczać i dobierać właściwą amunicję do sytuacji. Dlaczego mówię o tej amunicji tak dużo? Dlatego, że jeśli mamy takie losowanie jak tutaj, czyli ósemki, to naprawdę warto czasami załadować odłamko burzącą amunicję, która ma 480 uszkodzeń, tak? Penetracja może jest mniejsza, ale 210 i tak wystarczy na szóstki, siódemki, ósemki. Jak trafimy, to pewnie za 500 albo nawet i więcej, więc warto trochę jej załadować. Ja mam nawet pół na pół tutaj prawie, więc to chyba tylko samo mówi za siebie. No ale jednak, jeśli mamy taką sytuację jak teraz, czyli do celu mamy 400 metrów, widzimy pojazd, który jest ustawiony bokiem, to zdecydowanie pewniej jest strzelać się zwykłą amunicją APCR, czyli podstawową, na tym pojeździe. Także jeśli widzicie, że strzał jest trudny, pojazd jest daleko ustawiony od nas, no to ładujemy zwykłą amunicję. Kiedy mamy pewne strzały, czołg stoi tyłem, widzimy bok wieży, no to wtedy wiadomo, warto załadować goldzika. I dobra. To tyle, jeśli chodzi o tę amunicję. Nie chcę też o tym gadać cały odcinek. Tutaj kolejny cel, AT-8. Widzimy, że do tych celów mam naprawdę daleko. Żałuję, że nie udało się zadać tych uszkodzeń na start, bo to by na pewno pomogło w walce w mieście, ale tutaj spokojnie oddaję pojedyncze strzały. 147 uszkodzeń, no to właśnie jest ten fail. Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba umieć dobierać amunicję, a ja tutaj za bardzo się pokusiłem o hashem. I co dalej? W mieście sytuacja wygląda słabo. Straciliśmy ISA 3 i jest tutaj jeszcze tylko T29, Cromwell i Borsuk, który powoli dojeżdża. Ja szukam szansy i na horyzoncie pojawia się Cromwell, który teraz obrywa za prawie 400 damage'a. W takiej sytuacji trzeba oczywiście grać ostrożnie, dlatego że tym pojazdem nie możemy sobie pozwolić na tankowanie. To nie jest czołg ciężki, tutaj mamy naprawdę bardzo mało HP, po prostu trzymamy się z tyłu i czekamy na odpowiedni moment, tak? Cromwell tutaj swoje zrobił, nasz T29 wysadza chyba Skodę T25. No i wygląda to coraz lepiej. Na środku pojawia się T34 Mysznik 3, teoretycznie jest przyszedł, ale zauważcie, że było ryzyko trafienia sojusznika, więc nie strzelam. Sam dobrze wiem, jakbym się czuł na miejscu takiego SUP po otrzymaniu ewentualnego trafienia od sojusznika. Byłbym bardzo wkurzony, dlatego jeśli widzicie takie sytuacje, to lepiej nie ryzykować. Dał radę w tym SU i też głupio byłoby go niechcący zdjąć, prawda? Po lewej pojawi się Cromwell, on tam sobie spokojnie zginie, bo sojusznik daje radę. A ja sam próbuję podjechać bliżej. Myślałem, że ci przeciwnicy w czołgach ciężkich się wycofają, a tu jednak Gucio, dlatego że oni naprawdę byli tutaj dalej ustawieni. Przykładem był właśnie ten WZ, czy też AC, AMX AC48. Co w ogóle jest beznadziejne, to, że WZ-y nie mogłem trafić przez opuszczanie armaty. Charioteer bardzo może narzekać na opuszczanie armaty Depresję, ona jest fatalna, także na to na pewno nieraz będziecie narzekać, ale też momentami, wiadomo, jeśli dobrze się ustawimy, nie ma z tym problemu. Tutaj taka dość kryzysowa sytuacja. Ten Acemle jest już na ogrysku, musiałem oddać pewny strzał i udało się go wykończyć. Co prawda, ten wrak chyba mnie uratował, ale i tak wydaje mi się, że on popełnił trochę błąd. Tam za bardzo się wiercił, ale i tak wiadomo, co nieco zabrał mi HP. Nasi spokojnie radzą sobie z WZ-em. Udaje się go obić. Teraz sobie T29 go wykończy. Potrzebny jest jeden strzał. O, dokładnie. Też nie go strzeliłem, ale byłem trochę spóźniony. I tutaj jest ciekawa rzecz, o której nawet można było powiedzieć w ciekawostkach. Otóż
Z tej części mapy mamy zawsze przestrzeń na środek, jeśli dobrze się ustawimy, także o tym trzeba pamiętać przez cały czas. Naprawdę można to wykorzystać podczas całej bitwy i zapewnić sobie dodatkowe uszkodzenia. W tym wypadku wiadomo był jak Tiger, który spokojnie oberwał. AMXRC próbuje przejechać, ale oczywiście napotkał mnie i także Borsuka, także chyba wyparował po tych dwóch strzałach. I została już tylko Fałka, która ukrywa się tam gdzieś w rogu na A2. Nie daje jej większych szans, ale oczywiście jeśli zagra w miarę dobrze, może mnie spokojnie zdjąć. I teraz może takie krótkie podsumowanie Charioteera. Mimo tych wad, czyli depresji armaty, małej liczby HP, słabego pancerza, no, gra się nim przyjemnie, prawda? Jest to chyba taki tedek, którym spokojnie możemy się dopasować do mapy. Nie ma takiego problemu, że o, jesteśmy za wolni, o, nie ma tutaj penetracji. Zawsze się coś tam uda zrobić w bitwie i to jest bardzo istotne w niszczycielu czołgów. Zawsze jak gram takim fertkiem, no czasami się wkurzam, że o kurde, mam mapę otwartą, nie mam się gdzie ukryć, nie mam jak znaleźć przestrzału, a tym pojazdem zawsze to zrobimy, bo ta mobilność na to pozwala. No i dobra, przechodzimy teraz do drugiej bitwy Borsukiem. Kolejna bitwa na mapie Overlord i losowanie z ósemkami. Ponownie brak artylerii. Trzeba powiedzieć też o tym, że Borsuk, tak jak Charioteer, mają wyśmienity kamuflaż. Naprawdę bardzo się to przydaje, a w połączeniu z siatką kamuflażową przynosi to niesamowite efekty. Co więcej, Borsuk ma tak samo jak Charioteer minus 5 stopni opuszczenia armaty, co akurat jest wadą i też tutaj jest na pewno problem z dobrym wykorzystaniem terenu, ale to zobaczycie już sami w dalszej części bitwy. Jeśli chodzi o mój pomysł na grę, ja zawsze mówię, że Borsukiem trzeba grać ostrożnie, bo łatwo nim o jakiś błąd, który ostatecznie doprowadzi nas do skończenia jako wrak, ale no ja sam gram agresywnie, tak? Po prostu nie lubię kampić w krzaczku i mimo, że mam tą siatkę założoną nie wiem po co, to chyba tylko dla szczęścia, no to po prostu gram zazwyczaj do przodu. I w tym wypadku atakuję nią 2-3. Zazwyczaj tutaj znajduję przeszczep takim tedekiem na przeciwników, którzy są ustawieni na plaży, ale co było smutnego w tej bitwie, KW-85 mnie zaskoczyło. Pytanie dlaczego? Dlatego pewnie, że Borsuk jest ślepy. 360 metrów zasięgu widzenia, nie mam tutaj założonej optyki, lornetki i niczego takiego, więc nie będę widział przeciwników zbyt dobrze, ale udaje się tutaj ostatecznie wyeliminować tego gracza w KW-85. I co się dzieje dalej? Oczywiście mógłbym pokusić się o strzały w przeciwników, tutaj wychylić się po prostu z klifu i oddać strzały, ale zważyłem, że nasz kolega w IS-2 ma problem z KW-3. No i takie KW-3, które coś będzie kombinowało, pewnie na chwilę wychyli się za bunkru i oczywiście wykorzystałem to na swoją korzyść, oddając ten jeden ważny strzał za prawie 450 uszkodzeń. No i po oddaniu tego strzału liczę na to, że nasz kolega w IS-2 da sobie z nim radę, a ja sam tutaj pomogę sojusznikom na plaży. Udaje się zdjąć WZ-11 i teraz T4-3, który no, miał dobry pomysł, ale nie wziął pod uwagę tego, że tutaj będę ja, tak? Gdyby nie ja, pewnie by tam jeszcze dalej podświetlał naszych. I co mamy dalej? IS-6 i 112. Zobaczcie, że 112 coś kombinowała tutaj z przestrzałem. Ja nie do końca pamiętam, jaką wartość podnoszenia armaty ma 112, więc po prostu olałem wyjazd z tej strony i próbowałem dalej pomóc IS-owi 2. Znowu czekam na moment, kiedy on się wychyli. Póki co to się nie dzieje. No i podjeżdżam dalej. Kolejne metry mam za sobą. No i teraz powinna być szansa na oddanie strzału. Tylne kółko. No i pięknie, prawie 500 uszkodzeń. To jest właśnie to. Najlepiej właśnie chyba ostrzeliwać przeciwników w takie kółka, tak aby nie mogli się na nas wychylić. Niestety KW-3 miało chyba zestaw naprawczy, dlatego że zdążył się naprawić i oddać we mnie ważny strzał za ponad 300 HP, ale ja znowu tutaj wyjeżdżam z tego klifu i oddaję kolejne strzały. Przeciwnicy oczywiście muszą się skupić na naszych, którzy wyjeżdżają i tym samym zadaję tutaj kolejne uszkodzenia.
Oj, teraz niewiele brakowało i ten i szósty mógłby mnie skończyć. Szczęśliwie tak się nie dzieje. 112 odbija kolejne pociski, ale o tego akurat odbić nie mogła. Cały czas jestem trochę zdumiony tym, że nie wyjechałem tutaj bardziej agresywnie, dlatego że ta 112 chyba nie miałaby prawa podnieść aż tak armaty, no ale tak czy siak padłem i padłem od borsuka, który wyczekał na odpowiedni moment i znalazł przestrzał na mój czołg, także to niestety muszę uznać za błąd, powinienem tam lepiej wykorzystać te bunkry, a tak ostatecznie mnie tutaj zniszczono. I teraz może pora na podsumowanie i jeszcze opinię o Borsuku, bo była o Charioteerze, więc też trzeba powiedzieć coś o nim. Borsuk na pewno jest fajny tym deckiem. Czy go polecam? Na pewno. Jeśli gramy na przykład Ferdkiem, no to często narzekamy, że o, jesteśmy za wolni, o, mamy za sobie kamuflaż, o, widać nas i tak dalej. Tym pojazdem mamy na pewno fajne działo i także dobry kamuflaż, mobilność również jest przyzwoita. Co więcej, jeśli chodzi o samo porównanie tych teleków, no to ja wiadomo wybieram Charioteera ze względu na tą mobilność, która pozwala na znalezienie się na każdej mapie. Co nie zmienia faktu, że Borsukiem też na pewno gra się przyjemnie i polecam oba te pojazdy wszystkim graczom. Także to tyle i dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do wyrażenia swojej opinii. Dajcie znać, który telek jest według was lepszy, a może też tak jak ja cenicie sobie oba te niszczyciele. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Cześć.